Słuchajcie, jadę na takie jeziorko, które jest znane mi z dzieciństwa. Przyjeżdżałem tutaj ze swoimi rodzicami za dziecka na ognisko, na jakiegoś tam grilla. Jadę zobaczyć, jak w tej chwili ono wygląda. Już wam pokazuję, jak wygląda. Już tam widać, to jest jedno z jezior położonych w środku lasu. Zaraz będę skręcał w lewo i dojadę do tego, którego docelowo chcę dojechać. I jest to łowisko, gdzie można obejść zgodnie ze z ruchem wskazówek zegara dookoła. O, widzę, już tutaj spławia się jakaś drobniczka. Jest to łowisko PZW. Normalnie jest tablica, tak więc można śmiało tutaj dojeżdżać. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie. Tutaj mieć ponton. Zobaczcie, jak ta drobniczka tam chodzi delikatnie. No, piękne, pięknie tu jest, normalnie jak na Kaszubach. Słuchajcie, to moje rodzinne strony. No tylko mówię, mam 500 km do tego łowiska i... No i niestety, zobaczcie, jakie piękne stanowisko. Nikogo nie ma, pustki. A tu ryba jest po prostu, tak? Zaraz dojadę do tego leśnego jeziorka i zaraz wam pokażę, jak to pięknie wygląda. Tylko muszę się przebić tą drogą. Podejrzewam, że tam też nikogo nie będzie. Mówię, tutaj w tych moich rodzinnych stronach jest bardzo dużo jezior. I naprawdę tutaj, żeby gdzieś, gdziekolwiek pojechać, to jest jezioro przy jezioro. O, jaki samochód jest aktualnie. Nawet dwa widzę. O, i trzy auta, tak więc ktoś tutaj przyjechał powędkować. Parking PZW normalnie jest, tak więc zaraz będziemy próbować. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, to leśne jeziorko. Rewelacja, co? Drobniczka się spławia. Wykonamy pierwszy rzut, zbadamy teren.
Jest ok. Poprawił. No. Jest w końcu. Szczupaczek mały. Nie, okej. Oj. O, przepraszam cię, kunku. Jest mały okej. Było. Taki trochę 5 minut. Wzięliśmy rowerek, pływaliśmy, Ale lunęło. Wszystko. No. Ten ryjak. Ten pan tu łowi. Tak. O, ty też łowił! O konia! A ty też łowił konia, a pan widzi?
Dobra, tak więc spróbujemy na jaskółkę. Stoję tak mniej więcej, podejrzewam, na 5-6 metrach. Główka 5-gramowa. No i będziemy próbować już na tą jaskółkę. Miałem jedno branie. Tak więc próbujemy dalej. Pogoda w miarę, troszkę lekki wiaterek, no ale to nie utrudnia nam łowienia w tej chwili. Klasycznymi podbiciami. Jest tutaj podwodna roślinność, tak więc kilka razy już zaczepiłem. No mówię, gdybym miał echosondę ze sobą, to bym znalazł sobie jakieś twardsze dno. I szukał tam okoni. A tak to muszę dookoła łódki rzucać i patrzeć. W tej chwili poza mną dwie łódki na jeziorze. I co mi się tutaj podoba na tych lubuskich jeziorach, że jest ich bardzo dużo i nie ma takiej presji wędkarskiej. No i ryb też sporo występuje. To naprawdę ładne garbusy można tutaj złapać. Dziś tylko 3 godziny łowienia, ale to w zupełności wystarcza, bo jak są okolnie, no to potrafią brać jeden za drugim, jak się trafi na jakąś fajną ławiczkę. Wcześniej próbowałem na dwucalowe kajtechy. Nic nie chciało brać, zwiększyłem rozmiar i zaczęły gryźć. Tak więc jak na jaskółkę nie będą gryźć, zaraz zmieniam na trzycalowego kajtecha i próbujemy dalej. No i na razie nic. Później popłynę troszkę dalej wzdłuż tych trzcin. Ja wiem, że tu jest bardzo płytko przy trzcinach, ale może z tamtej strony będzie troszkę głębiej i może ich przecinę, gdzieś poszukam. No nie wiem, będę próbować. Dobra, tak jak mówiłem, zmieniamy na tego kajteczka większego. Weźmiemy w takim oto kolorze. Tu jest bardzo czysta woda. Klasa czystości numer 2. Tak więc naprawdę czysta woda. Są tu jeziora na pewno czystsze jak na Mazurach. Od 5 chyba tam do 10 metrów widać dno. Tak więc musi naprawdę być czysta. Mamy niedzielę i aż o dziwo, że wędkarzy nie ma. Jestem tylko ja. I tam od strony plaży drugi człowiek na łódce. Z pomostów też nikt nie łapie.
Ludzie odpoczywają na ośrodku. Tutaj na miejscu rozmawiałem z panem, od którego wypożyczyłem łódkę. Że w tym miejscu, w którym teraz mniej więcej stoję, od godziny 5 do 7 są bardzo ładne brania okoni. I później się one kończą, na wieczór wychodzą ponownie. I to są jakby takie dwa wyjścia okoni do przynęt w ciągu całego dnia, czyli rano i wieczorem. Później można sobie zrobić przerwę na obiad. No ja niestety na wodzie byłem dopiero o 8. Tak więc byłem o 8, a w tej chwili mamy godzinę w pół do 11. Tak więc mam jeszcze godzinkę łowienia. Tu wiem, że gdzie jest, bo sobie z internetu ściągnąłem mapę batymetryczną. W najgłębszych miejscach jest do 12 metrów głębokości. Tak według tej mapy batymetrycznej, gdzie stoję, to powinien stać na 7 metrach. Rzucam na 5. I tak tą mapą batymetryczną się posiłkuję. A mówię, mam tylko jeden dzień łowienia, taki szybki, spontaniczny wypad i tyle. Dobra, na tego kajdecha nie chcą, to słuchajcie, jak nie chcą na kajdecha, co mu tu założyć? Może założymy mu Westina, troszkę mniejszego, właśnie dwucalowego, ale w takim naturalnym kolorze, tak więc zobaczymy. Może się coś kusi, a jak nie, no to będę szukał dalej, aż się strzelę w jakąś przynętę. Przynęta to pół biedy, jak to mówią. Najważniejsze to jest zlokalizować. Jak się już je zlokalizuje, to można eksperymentować z przynętami. A tak to, dopóki ich nie zlokalizuję i nie strzelę się w przynęta, to ciężka sprawa. Ale zobaczcie, jakie kiedyś wędkarstwo było. Czyli tyle co lepsze, ale takie bardziej trudniejsze. Nie było tego sprzętu, nie było echosond. Tylko wiedza się liczyła, gdzie ich szukać, namierzać, próbować, gruntować wodę, sprawdzać, obserwować wodę, gdzie się gromadzi drobnica. I wtedy złapanie takiej ryby. No była jakaś to satysfakcja, uciecha. Co prawda wtedy ryb na pewno było więcej jak teraz. I gdzie by się nie zarzuciło przynętą, to może było jakieś tam branie. A teraz bezrybie, jakie występuje w naszych jeziorach polskich, powoduje to, że ludzie, żeby namierzyć ryby i cokolwiek jeszcze połapać, muszą posiłkować się sprzętem typu echosonda, żeby je namierzyć, żeby mieć jeszcze jakąś satysfakcję, że coś złapie. A teraz jest przykład tego właśnie, jak łapie, żeby są echosondy, no nie jest to wcale takie proste je namierzyć. Bo tych ryb jest po prostu mało. Wiadomo, echosonda nie ma służyć nam do wykrywania ryb, tylko do typowania potencjalnych miejsc ich występowania, typu górki, spady, jakieś tam podwodna roślinność, blaty, właśnie twardsze dno, tam gdzie możemy ich się spodziewać.
Zaczyna słoneczko wychodzić, tak więc nie wiem, czy to nie będzie koniec brań. Tutaj żerują?
na powierzchni, w tym miejscu. O, aż się spuszyły. Miałem puknięcie. Za ciężką główkę mam. Teraz zmienię, bo jak ona tutaj przy powierzchni, to ona nie... I siedzi. A jak są okonie? To i są szczupaki. O Jezus, co to za maleństwo? Co to za maleństwo? Bury opowiadał, jak przeczytał w internecie gość. Ale jak zassał, nie? Mhm. Tylko główkę widać. Gość. Bardzo chętnie pokażę, jak się łapie okonie. Duże. Pojechał. Łowi takie 25-30. Góry mu tam napisał, chłopie, chcesz zobaczyć, jak się łapie dużo okonie, to przyjeźdź, to cię nauczę. 50, nie? On takie łapie. Ja wiem. Ja widziałem. Dobrze było za tym cypelkiem się ustawić na tą spokojniejszą wodę. Tam chciałem, a potem tam też jest spokojnie. Panie, czemu panie to linieje? Bo jak widzę tych, którzy nie umieją łapać ryb i próbują w ten sposób, to już na trafię. Ale wolno. Dla mnie to jest dla leniwych metoda, nie? Że się szybko zniechęcają, że ryby nie biorą, to pływają i trollingują, nie? Muszę zwinąć, bo pewnie przynęta zjechała. Zjedziemy z tym kawałek dalej. Leczymy głębszą wodę. Ale porozrzewana. Szok. Z każdej strony. To jest puste, ujedziesz jednego dnia i złapiesz. To jest tak jak na Kęszyce. Łapiesz takie półmetrówki. Przyjdzie dzień, wychodzą same trójki. Ciekawe, czy to sumy są gdzieś? Pewno są, choćby nie chciały, żeby były. Bo kaczka czy inny ptak wodny przyniesie na piórach, na nogach i krew. Z tego sklepu pod PKO, pod kanwą na Kęszyckim jeziorze, żyłka 0,30, 8 gram, co rzucił to zielsko. To w tym momencie człowieku, co się tak męczysz. A, bo to takie zielsko. Nie masz to.
16. Tu masz 3,5 grama główkę, kałuszce czy coś. On zaczął łowić. On nie wiedział, że tak jest. Mówi, no tak jest. A nauczyłem się tego, jak przyjechałem w pewnym wytoku na chycinę. Byliśmy na pomości, ja łowiłem to w ciemnie. A on miał 0,25 żyłkę i przypon 0,20. Mhm. Ja miałem 0,15 i 0,12 przypon. Założyłem tą jaskółę i od razu, o. I od razu jest okoń. One po prostu wariują na tą jaskółkę. Aż same do pontonów skakują. Chodź okoń, chodź. O, taki, taki, a jaka jaskuła, nie? Łebkonek. Ja mam takie swoje przynęty killery i kupuję, kurde, całe opakowanie tych przynęt i jak nie biorę, takiego sobie testuję, no to biorę te pewniaki i zawsze jakiś okoń siądzie. Jak nie bierze na pewniaki, to znaczy, że okoń już nie żebyją w danym dniu, nie? Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Kończę na dzisiaj moje zmagania. Jutro powrót do domu, do rzeczywistości, do bezrybnych wód niestety. Tutaj pobawiłem się okonkami, byłem na kilku łowiskach, gdybym pobył jeszcze tutaj parę dni, popływałbym na pontonie, sprawdził kilka fajnych miejsc i na pewno fajnie połapał, ale tak się cieszę, że miło spędziłem czas w rodzinnym mieście. No i cóż, wracam. I widzimy się na kolejnych odcinkach. Jeszcze raz wam pokażę magiczne leśne jeziorko i tym oto widokiem was żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.